God damn it! God damn it! Jak zwykle rozbudowany komentarz. Fuck. Dzień dobry, cześć i czołem, boom headshot. Dwójką z niezłą bójką. Bajką i brawurką, Patryk Rojerecki, Roy Playing Games. Po raz kolejny niepokorny Seba i stoicki Tomasz. Co w dniu dzisiejszym? Aż boję się myśleć. Kolejny rozdział, kochani, 13 już. Rojefa 13 lubi trzynastki. No, nie, 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 wow, 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 wow. Cofam. Jak to można wpaść niechcący, nie? Dobra. Zazwyczaj w takich lokacjach chyba się dogadali z Konami, że tu będą takie kwiatki, a nie... Weszło ładnie. Nie będę pazerny. Wiemy, jak to się kończy, prawda? Przeładujmy sobie wszystko. Bo znając życie. Nie będzie leko. Dobra. No jo, kurwa, zacznij grać. Nie tykaj. Proszę! Ze strachu cały materiał w pokoju. We're coming! Together, Kidman! Okej. Okay. A jak chcesz to zrobić, słuchaj? Zatem zejść niżej. Śmierdzi miliardem wkurzonych pułapek. Is that acid? Jasna cholera. No faktycznie, kwasu jeszcze tu nie było. Ciekł azot? Wszystko przed nami. Okej. Okay. Dobra, jest nieźle. Acid zdemontowany. Ja bym sobie wykluł co nieco. Mam oczywiście. No to w takim razie składamy. Dobra. Tu już nie ma takiej potrzeby. Kochani. Ja rozumiem, że Jehowi mogą wkurwiać, ale takie środki ostrożności? Delikatna przesada. Chociaż kojarzy się troszeczkę trzecia część Silent Hit The Room. No, profilaktycznie zacierz w żyłę. I co teraz? Tomaszu! Chłodna kalkulacja, czekamy. Royson. If we can get over there, we might be able to use it to get across. Oh yes, to potrwa 3 lata. A nad czym innym się koncentrujemy? Chociaż drogi Tomaszu, nie znam twoich kosmatych myśli. To akurat prawda. Dobra. Czy tam można? Nie, no to chęć eksploracji mnie po prostu kiedyś tak zgubi, że hej. A myślałem, że możemy wskoczyć i tutaj, ale nie, trzeba będzie zrobić to w inny sposób. Przeładujmy. Chwyćmy. Zjedźmy.
Coś mi się wydaje, że droga do celu nie będzie usłana różami. Nie, i Tomasz musi zostać po drugiej stronie. Fuck! Ryzykuj, ryzykuj! Nie chcę być tu sam. O ja pierd... Nie zostawiaj mnie w tym bagnie. O. Damn it. First Kidman, now. Wiem, wiem. Też mnie to boli. Kurwa. Tylko nie on. Ale widzę, że znalazł sobie przyjaciela. Chociaż tyle. O, co mogę podnieść? Butelkę. Dobra, to się w sumie może przydać. Dobra, tu też coś jest. Nie, pełne. Dobra. Rozbroimy, rozbroimy. Okej. Psychopata poszedł w tamtą stronę. W ogień! Dobrze. Ja za nim w ogień... nie pójdę. Dobra. Jakoś się tutaj będziemy... musieli... wycwanić. Tu jest pełne. Dobra, tu niczego konkretnego. What? Jaki... jaki dzbaniuch! Jest blisko? Powiedzcie mi, że nie. Kurwa, tu jest jeszcze linka. What the? No przecież delikatnie do tak pyci, pyci! Fucking shit, co mi strzela w pysk? Tylko ja tu mam licencję na zabijanie. Tylko nie ty. Nie! Tylko nie to. Tylko nie to, ścierwo. Zostanę tu w kąciku, proszę. Podpal go, podpal. A! Ło! W pewnym momencie poczułem się niczym Sarah Connor w drugim Terminatorze. Jak napierdalała wciekły metal T-1000. Tak jeb, jeb, to nic nie daje. Dobra. Bardzo nieprzyjazny hotel. Serdeczne kurwa, dwie gwiazdki daje. Bo nie ma basenu. Jezu, czego tu ludzie nie biorą ze sobą? Jest przeładowane. Kryć się na razie nie zamierzam. Tu są te cholerstwa z acidem, ale nie widać przełącznika z tej strony, czyli muszę odpalić tondorondo. Dobra, tego zacznijmy w ten sposób. Okej. Dobra, nawet nie wiedziałem, że za coś takiego są części. Kisielek. Milusio. Tam ewidentnie słyszę jeszcze jakiegoś jednego. Na wszelki wypadek. Wiem, że mogłem to zrobić w inny sposób. Okej. Czy coś idzie? Proszę nie przeszkadzać saperowi. Kurwo! Nie skończyłem z tobą, szmato. Jak się wzbrania? No klikam to cenu! Podpal tą szmatę! Wreszcie!
kurwa mać! Z takim chujem! Ech. Niestety, siermiężne sterowanie. A ty się gdzie wybierasz, kurwa? Nawet tu nie podchodź. Wow! Boże, za brutalna wymiana zdań. Ach. I no po prostu wybaczcie, ale się poirytowałem. On by go już 3 razy podpalił. Klikam w to C, to schodzi albo się nie aktywuje. No. Ja rozumiem poziom trudności, że jest hardkorowy, ale... No litości, no to niech gra przynajmniej nie przeszkadza sama w sobie, no. Bo tego nienawidzę. No okej. Okay. Dobra. Po prostu tyle wyjebałem amunicji, to po prostu na jakąś pychotę pieprzoną, no. Dobra, przynajmniej bełty mamy. Tu nic. No, mogę się z nimi strzelać 3 dni, kurde, rewolwerem, ale to nie jest coś, co widzowie lubią najbardziej chyba. Jakoś go zaskoczymy, no niby tu, niby tam. Mogę iść tutaj. Dobra. Zawsze coś. Dobra, może uda mi się go... Nic się nie dzieje. Dobra, tu się udało. O, rany. Bezpędnego pitolenia. Już sam nie wiem, gdzie iść, to może... Eksploracja może trwać naprawdę długo. No ale nic, tu musimy rozebrać, bo coś mi się wydaje, że... Padłbym od razu, gdybym miał przelecieć przez te... Kwaśne... Brzydkie rzeczy. Dobrze. Nie o to mi chodziło. Dobra. Jest dobrze, kolejne dzbanki. Bardzo wybornie. V. Aha, nie mogę mieć więcej niż... Dobra, okej. Okay. Jakoś obejdę się na razie smakiem. Dobra. Kolejny kisielek. Zanim przejdziemy tu, jeszcze bym chciał rzucić okiem tu. I gdzie tu niby co było? Aha, dobra. Okej, okay, to w takim razie to też sobie rozbierzemy. O, ty matulu! Ale rozumiem, że zdobyłem kluczyk. Gdzieś tam go wystrzeliło w orbitę. Dobra, tam się nie przeciśniemy, ale ewidentnie niżej jest lokacja, którą będziemy mogli zwiedzić, bo widziałem tam różne smakołyki. Dobra, tu coś nie wyszło z tą miną. Jest punkt kontrolny, to jest miła informacja. Tam ewidentnie nie czeka nas nic miłego. Dlatego słowiański przykód i rozbrajamy. Chyba wiem, kto nadchodzi. Czy ja mam dla niego jakiś przysmak? Trzeba będzie coś wymyślać. Tutaj może niekoniecznie. Tu jest Lujasław. Dobra. Chyba Gnój coś zwąchał. Kolejna linka. Ja pierdzielę. Dobra. Tu nas pułapka nie zaskoczy, przynajmniej nie powinna. Dobra. Raczej nie zrezygnował. Przynajmniej nie wydaje mi się. Okej. Dobra. Dobra, kolejne części.
Ale jak przeładowałem, to mogę... Być może mogę zrobić jeszcze jedną. Jestem ciekaw. Tak, dobrze. To jest dobra informacja. Tutaj też. Jest, jest. Fajne wczucie. Okej. On przyszedł tędy, myślicie? Szczurki mówią tam, ale tutaj ewidentnie nie. Dobra. Tomaszu, nawet nie wiesz, jak tęsknię. Serdeczny Tomaszu, tęsknię za twym działem. Okej, kolejny punkcik. Spacja. Do dupy ta kamera! Kidman nie odpowiada. To bynajmniej nie jest dobry syndrom. I zaś wszędzie te krzaki te. Kruku z buku! Wow! Tu trzeba będzie uważać. Mogłoby ciulnąć coś jeszcze, bo tak... Dobra, daliśmy radę. Mam nadzieję, że to nie Tomasz. To trzeba mieć mega pech, żeby na skarpie jebnąć w minę. Super Max. Dobra, wiecie co? Pobawmy się Super Maxem. W końcu mało tutaj pocisków nie mam. Dobra. Kolejne wesołe drzwi. Znów cichy narrator. Szara eminencja. Haven't you figured it out yet? Nie. Loves tormenting others. Has to let them know he has the upper hand. Lays out the bait. Gets his victim all worked up. His unholy traps. When it was happening to me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, and he knew it. Detective Castellanos? Yes? Level with me. Am I going crazy? If one wishes to survive, one would do well to consider who they trust. Wiecie co, ja mam troszeczkę kluczyków na zbyciu, to wykorzystam sytuację. Może sobie coś nawet ulepszę. Czemu nie? Okej. Losóweczka. Jeden? Wcześniej miałem jeden. Niech będzie tu. Szroniasty. Niech będzie. Uzupełnimy sobie amunicję. Spacja tu nie wejdzie. No i tu koniec. Pamiętam, że gdzieś jeszcze do czegoś tam miałem jakieś pychoty. Dobra, ewidentnie nie. To w takim razie. Skopa, dziadzie! Dobra, ulepszmy sobie. Mamy za co? Pytanie tylko co? Atak wręcz. Strzykawka, odzyskiwanie zdrowia. A tak wręcz. Co się będziemy? Odzyskiwanie zdrowia. Jeszcze będzie na to okazja. W przypadku braku amunicji, walnięcie komuś w ryj. Mówiąc delikatnie, ratuje sytuację. Dobra, ja sobie save'nę i widzimy się na miejscu. Okej. Kisielosław. Teraz tutaj. To jest prawidłowy rewolwer. Klikamy tu coś? Cokolwiek? Taka ponadprogramóweczka była? Ja tak chyba nie było innego przejścia, kurczę. Aczkolwiek.
Mogłem się mylić. Zabezpieczmy kolejne części. I jeszcze więcej części. To nie zwiastuje. Co mi się ten kursor tak w ogóle z dupy pojawił? No, teraz. Okej, montujemy się. Wow! Kurde, no. Co tam się tak, cholera? Plum! What the? What the? Oż ty w życiu. Dobra, to w takim razie... Serdeczny Colt, chociaż najlepsza byłaby w zaistniałej sytuacji strzelba. No ale okej, musimy się dostosować do nowych warunków, jeśli chodzi o wesoły bestiariusz. Czy to mogę podnieść? No to jak się podkraść do tego? Oż ty. Toż to ja tu będę miał przerąbane. Jezu, magazyn kiślu. Dobra. Polucone ładnie. I tu, i tam. Kolejny fragment, miło. Jak tak się zabierał. Ciki, ciki, jeb! Dobra. To nieco chorego zaraz tu wypełdźnie. No nie ma lipy. Kidman trzeba znaleźć. I trzeba znów połączyć dwa ognie z Tomaszem. No po prostu faktoria. Tu się grabie rozpieszcza. Albo to jakiś sympatyczny secret. Joseph? Joseph? Thomas? Dobra. Nic. Idziemy dalej. Szczurku! A tu raptory z Jurajskiego Parku. Nie, Tomasz! Tomaszu! Nie! Chciałem mu powiedzieć, że nie zazdroszczę, a sam nie będę miał lepiej! Co to kopuje pało ich? Jak ich pogięło z tymi pułapkami? W drugą stronę jak mnie wyciepie, w drugą, dlaczego w tą? Jak tu są pułapki? Nic się nie dzieje. Tomaszu, dlaczego nie potrafisz skikuniać? Je tu! Jaki hardziol! Deadly Danger Dungeon! Lujosławie, jak? No taktycznie to chyba nie da rady. W ogóle kolce z dupy, miny z boku, piły z przodu. I tam jeszcze coś było, nie? Matunia! Wziąłem? Tu był jakiś czujnik. A nie, tak po prostu. No, zrobisz, nie zrobisz, twój problem. Dobra. Kluczyk. Najważniejsze.
Mam nadzieję, że tu nie dolecą. Co to? Nie wlecą tu, nie? Prawda? Tu nie da się obejść. Dobra. Wow. Jedna wyleciała. Oż ty w życiu to... Jaki szydelf. Dobra, do zobaczenia za 20 godzin. Dobra, kochani. Pieprzony Hell's Kitchen! Trochę mi to zajęło, nie pytajcie ile, ale... Będę bardzo zdumny z siebie, jeśli doprowadzę tą serię do końca. Jeszcze chłodni brakowało. Klasyczny Fuchs. Znalazł mnie. Jeb! Nie, nie! Szybko! Tondo! Oh. Nie! Jeszcze te! Szybko! Montuj się! Montuj! No tam są te dyski z dupy! Goddammit! Jak zwykle rozbudowany komentarz! Fuck. O kurwa! Oż ty w życiu! O, błagam, ja chcę już save'a. Mi już stykuni. Tak bardzo mi stykuni. Co tu było? Co tu mogłem? Zielone pyszności, okej. Okay. Coś jeszcze? Nie. Kto pisał te teksty? Random YouTube... kurwa, searcher. Peterfine. Ale pamiętajcie! Wiecie, po co tu jesteśmy. Better find kid. No ci se idą, no. Jeszcze tego idiotę znalazła. Nie. Tak bardzo nie. Nie mam sił się już skradać. Pudełka, macie coś ciekawego? Nie. Też nie. Żyćko? Jest i ono. Dobrze. Słyszycie, że klikam szybciutko? Bubble sunshine! Znów te chore kontrasty. Jedź w pizdu. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes. Ty się sam chronisz. Masz 300 do uników. When I get home, they'll be surprised. Fuck? No nareszcie. I'm sorry. Stop. Nie psuj tego. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders.
I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... Co tu się stało? Kolejny rozdział za nami. I znów więcej pytań niż odpowiedzi, kochani. Serdeczna tarcza, do zobaczenia we wtorek. Zobaczymy, co przypiścili nam twórcy w ramach kolejnego, 14 już rozdziału tej hardkorowej drogi przez męki. Dla grających i dla tych, którymi się gra. Serdeczna tarcza, trzymajcie się. Pone!